Witamy Was ponownie po przerwie wakacyjnej. Długo czekaliśmy wszyscy na ten moment, kiedy będziemy mogli ogłosić właśnie to, w jaki sposób będziemy realizować dydaktykę w tym nadchodzącym semestrze. Teraz już wiemy, po bardzo intensywnych pracach, długich, żmudnych przygotowaniach, cały czas w trosce o bezpieczeństwo, wiemy, że wybraliśmy model kształcenia hybrydowego. Co to oznacza? Kształcenie hybrydowe to nic innego jak realizacja zajęć zarówno na terenie uczelni, w murach naszych wydziałów, jak kształcenie w formule zdalnej. Będziemy dzielić Państwa zajęcia na takie, które będziecie realizować w grupach, w warunkach bezpiecznych, w murach budynku oraz takie, które będziecie realizowali z wykładowcami online. Proporcja tych zajęć jest zależna zarówno od trybu, jak i kierunku studiowanego. Na pewno chcemy, żeby wszystkie wykłady i lektoraty były jednak realizowane zdalnie. Tak samo jak wiemy, że chcemy, aby wszystkie laboratoria, o ile to oczywiście będzie możliwe, były realizowane na miejscu w salach dydaktycznych. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, konwersatoria, tutaj proporcja prowadzonych zajęć będzie uzależniona z kwestiami bezpieczeństwa, zachowaniu dystansu społecznego, przestrzeganiem podstawowych wytycznych sanitarnych. Posiadamy doświadczenie z semestru letniego. Bardzo chcieliśmy Wam podziękować za oceny, które nam wystawiliście. W wakacje przeanalizowaliśmy wszystkie Wasze uwagi. Oceniliście nas bardzo dobrze i dobrze. 82% osób przebadanych powiedziało, że poradziliśmy sobie z kształceniem zdalnym. Chcemy być teraz przygotowani jeszcze lepiej. Inwestujemy w technologię, dopracowujemy procesy dydaktyczne oraz zajęcia tak, abyście w komfortowy sposób pozyskiwali wiedzę oraz zdobywali te umiejętności praktyczne, które są dla Was ważne na Waszych kierunkach i na Waszych specjalizacjach. Jednocześnie wiemy, że jakbyśmy najlepiej nie byli dzisiaj do tego przygotowani, to i tak może zajść potrzeba nagłego przejścia na tryb wyłącznie zdalny. Nie chcemy tego, ale jesteśmy także na to przygotowani. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to przejdziemy na tryb zdalny, mając jednak nadzieję, że przyszły już semestr, ten letni, będziemy mogli realizować w tradycyjnej, ulubionej przez nas formule. Zanim jednak to, zanim uda nam się wrócić całkowicie w mury budynków, musimy podkreślić, że najważniejsze jest dla nas Wasze i nasze bezpieczeństwo. Dlatego pracujemy nad tym, aby przygotować dla Was jak najlepsze przestrzenie dydaktyczne i w sposób bezpieczny poruszać się po terenie uczelni. Będziemy Was prosić o to, żebyśmy wszyscy zakrywali usta i nos w przestrzeniach wspólnych, a tam, gdzie będziemy realizowali zajęcia wymagające kontaktu bliskiego, będziemy mieli nakaz noszenia maseczek. Życzmy sobie, żebyśmy ten semestr zrealizowali w formule przede wszystkim bezpiecznej i zdrowej. No i życzymy sobie także, abyśmy się wkrótce zobaczyli online, tudzież w murach uczelni. Czekamy już na Was, właściwie nie możemy się doczekać rozpoczęcia tego semestru akademickiego. Do zobaczenia. Do zobaczenia.